mamy dzisiaj gościa, aczkolwiek sytuacja wynika tak, iż no, musimy nieco zweryfikować plany dzisiejszej wizyty. Niemniej jednak część główna związana z uroczystym złożeniem wieńca przy pomniku powstańców styczniowych w Tucznej zostanie zrealizowana. Natomiast nie będzie możliwa wizyta w zespole szkolno-przedszkolnym. No niestety mamy no, takiego troszkę chyba pecha, bo pan minister miał być w miesiącu wrześniu podczas otwarcia obiektów sportowych w naszej gminie. Niestety zdrowie mu nie pozwoliło. No dzisiaj też niestety sytuacja, obostrzenia ogłoszone przez pana wojewodę też uniemożliwiły pobyt w szkole. Natomiast odbędą się rozmowy związane właśnie z rozwojem gminy Tuczna no, w ciszy gabinetu u mnie w urzędzie gminy. Pani dyrektor dzisiaj w szkole przygotowała łącznie z nauczycielami i z uczniami fantastyczną część artystyczną. Myśmy tą część artystyczną nagrali, a tak naprawdę panie wójcie, rozmawiamy, no ale tak, jaki to gość? Nie padło imię, nazwisko. Wyjątkowy gość, tak. No pan redaktor ma rację. Przygotowujemy się do tej uroczystości od pół roku, dlatego to wydaje się naturalne. Minister Edukacji i Nauki, profesor Przemysław Czarnek. Ta wizyta jest związana również z tym, że gmina Tuczna oczekuje wsparcia kolejnych projektów rozwojowych, edukacyjnych i szkolnictwa na swoim terenie. No, jak najbardziej, jak każda gmina, mamy okres kolejnego naboru w tak zwanym Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przygotowujemy kilka projektów, ponieważ do osiągnięcia są środki, które będą służyły całej gminie. Dlatego też no, szeroko prowadzę rozmowy, ażeby osiągnąć sukces.